Takie jubileusze szkolne to nadal rzadkość. Szkoła podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Czermnie już w najbliższy piątek będzie obchodzić swoje stulecie. Zapraszamy na to święto całej lokalnej społeczności. Jubileusz rozpocznie się w miejscowym kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja, gdzie już o godzinie 9 uroczystą mszę świętą odprawi proboszcz z Czermna, ksiądz Jerzy Rozmysłowski. Potem uroczystości przeniosą się do szkoły. To przepiękna chwila w życiu każdej szkoły. Przywołuje przepiękne wspomnienia, nasze również, ponieważ tak jak ja jestem wychowanką tutaj, tej szkoły, w tej szkole, ukończyłam szkołę podstawową, więc tym bardziej jest ona dla mnie bliska. Program uroczystości wygląda następująco. Spotykamy się 17 listopada o godzinie 9 w kościele i w kościele będzie msza święta. Później wracamy do szkoły o 10.30 i tutaj rozpoczną się oficjalne uroczystości. Po uroczystościach, może w trakcie tych uroczystości, będzie wykonywana prezentacja przez historyka pana Mariana Adamczyka i przez panią Anię Baran, informatyka. Następnie już po uroczystościach przejdziemy zwiedzać naszą szkołę. Podczas uroczystości będzie można obejrzeć specjalny program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy 7 i nauczycielkę Elżbietę Śliwińską. W placówce na pewno pojawi się wielu specjalnych gości, przedstawicieli władzy oraz absolwentów. Ważnym punktem programu będzie także odsłonięcie pamiątkowej tablicy.